Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk 2703. Chciałbym Was na samym początku przeprosić za moją dłuższą nieobecność na kanale, więc przepraszam, mam nadzieję, że zostanie to wybaczone. Możecie napisać w komentarzach, czy wybaczyliście, poczuję się lepiej. Ale śpieszę do Was z najnowszym materiałem, temat, który mi tak licznie podsyłacie na Instagram. Wiecie, że ja nie lubię kłamstwa, dlatego mi to podsyłacie. Co jest bardzo interesujące, to wiele osób mi to podsyła, które nie za bardzo za mną przepadają. I na przykład napisali do mnie taką, yy, taką wiadomość: Patryk, zobacz tych dwóch gości, znowu kłamie. Może nie gości, nazywam ich troszeczkę inaczej, ale ja tutaj nie będę cytował, bo jest to yy, no po prostu ktoś obraźliwie się wypowiada na temat Michała Karmowskiego i Radosława Słodkiewicza. I tych wiadomości naprawdę dostałem dosyć dosyć dużo, mimo tego, że materiał na kanale SFD, bo jesteśmy na kanale SFD, materiał ma 20, 20 godzin w sumie, więc nie tak długo. Przejdziemy do tego materiału i ja postaram się omówić chwilkę kłamstwo, które tutaj wypowiada Michał Karmowski, Radosław Słodkiewicz i sprostować to po raz setny. Bo dlaczego nie? Jeżeli ktoś kłamie, no to ja będę to. Prostował, wyjaśniał, tak? A więc lecimy z tym fragmentem. Więc y, być może no to jakoś i, zadziałało, no nie? I teraz i teraz y, trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie te wydęte brzuchy są od towaru? No bo... Nie, nie, no mi się nie, wydaje, no, że to jest bardziej nie, kwestia... Nie, z, nie zmniejszyli tak. na pewno dawek towaru, y, zwłaszcza, że każdy z nich no, staje się coraz większy. Y, tu jest wiele innych czynników. Tak. Ja mam swoją teorię, bo tak, ja jestem taka szara myszka, można powiedzieć, Ja nigdy swoich teorii nie mogę powiedzieć. Ja zawsze muszę mówić to, co mówią na przykład Rich Piana, to, co mówi Dorian Yates. Ja muszę zawsze podążać, wiecie, za ludźmi bardzo doświadczonymi. Jeżeli na przykład Dorian Yates mówi, że to jest od hormonów wzrostu insuliny, a więc od kombinacji hormonów wzrostu insulina. Jeżeli Rich Piana mówi, że to jest kombinacja hormonów wzrostu insuliny. Rich Piana mówił, bo Rich Piana już, zna, Piana już z nami nie ma. Ale powiem Wam, że ja nigdy nie miałem Swojej teorii. I tak jak słyszeliśmy na przykład o Szymona Łady, ciśnienie brzuszne, niezapinanie pasa podczas treningu, też od innych kulturystów, tego było mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Od ciężkich siadów nawet to miało być. Tak, przysiady miały powodować takie wydęte, obrzydliwe, wydęte brzuchy. Ale ktoś powie, Batek: Ty może ty swoją teorię byś wymyślił, bo oni mają swoje teorię, a ty nie masz żadnej teorii. Tylko bazujesz na doświadczeniach tych profesjonalnych kulturystów, ludzi, którzy naprawdę byli bardzo otwarci w social mediach. I ja mega cenię tutaj Richa Pianę. Me mega ceniłem Richa Pianę, bo jak już powiedziałem, go z nami nie ma. Ale on był bardzo szczerym gościem. I naprawdę na każdy temat odpowiadał, można tak powiedzieć, Wprost, bez żadnego owijania, wiecie, tylko wprost się wypowiadał, nawet na niewygodne tematy. I dlatego gościa bardzo yy, no, uwielbiałem go za jego materiały. Takie wiecie, otwarte. Nie? Zresztą wy możecie się wypowiedzieć w komentarzach, czy też mieliście takie samo wrażenie odnośnie materiałów Richapiany. Ale wracając tutaj do tej teorii, bo ktoś mówi, no, Patryk. Wymyślisz w końcu tą teorię, czy nie? Masz jakieś tam swoje teorie? Ja mam taką teorię, możecie też napisać w komentarzach. Proszę was o to, żebyście napisali w komentarzach, czy wy się ze mną zgadzacie. Moja taka cicha teoria jest, że to jest od rtęci, która była w pewnej kratynie. Tak jest, no tak jest po prostu, taka jest moja teoria, że to, był, to jest od rtęci, Ten wydęty brzuch jest od rtęci. Ja też mogę mieć swoją teorię, jeżeli oni mają swoją, swoje teorie, zaraz do tego przejdziemy, jaka jest teoria Michała, jaka jest teoria Gadosława Słodkiewicza. No to wiem, to, będzie, to przejdziemy zaraz do czegoś bardzo idiotycznego. I wy musicie sobie z tego zdawać sprawę, że zaraz przejdziemy do idiotycznej części tego materiału. I to będzie naprawdę bardzo przykre, bo tak jak już wam mówiłem, no słyszałem różne rzeczy i różne rzeczy kulturyści opowiadali. Ciśnienie brzuchne, brzuszne, ciężkie siady, duża ilość jedzenia, tak jakby w starej szkole za czasów Arnolda Schwarzenegger'a dużo nie jedli, nie robili ciężkich przysiadów, nie mieli ciśnienia brzusznego. No wiecie, różne rzeczy, tylko żeby usprawiedliwić siebie. No przejdziemy dalej. Niech Michał powie z Radosławem swoją teorię, bo jeszcze nie słyszeliśmy teorii Michała i Radosława o których się wcześniej nie mówiło, a ja wam ale powiem, się że... Nie myślało po prostu. A ja wam powiem, powiem, o... powiem mnie, między innymi, czym to jest spowodowane. Jak byłem teraz na, na Olimpii, no zresztą ty też byłeś, natomiast ja byłem bardzo dużo na targach, no. na EXPO, bo tam wystawiliśmy się ze stoiskiem, miałem możliwość porozmawiania z różnymi trenerami, właśnie między innymi o tej talii. I w Stanach jest teraz bardzo dużo... Przepraszam cię Michał, ale na po obejrzeniu twojego vloga i ja nie mówię, że każdy powinien być alfa omega i znać wszystkie języki, ale po obejrzeniu twojego vloga stwierdziłem, że znajomość angielskiego jest u Ciebie bardzo, bardzo mizerna. Nie potrafisz nawet podstawowej rozmowy nawiązać. Ja nie mówię, że ja jestem super biegły, jeżeli chodzi o język angielski, ale potrafię się dogadać w sposób w miarę płynny. Ale jeżeli chodzi o Ciebie, Michał, no to nie wierzę Tobie już teraz, że Ty prowadziłeś jakieś rozmowy z trenerami, chyba, że miałeś tłumacza, bo ja widziałem, jak ty na siłowni próbowałeś nawiązać, Kontakt i powiedzieć w sumie tylko dzień dobry, to ci nie za dobrze wychodziło. Także przepraszam, Michał, ale ja tobie nie wierzę w to, że ty prowadziłeś jakieś rozmowy z trenerami. Duża jakby świadomość i zwiększanie w ogóle takiej, yy, takiej świadomości na temat jelit Aha. i na temat tej ciężkości treningu, że yy, wcześniej jednak no to jedzenie było takie mocno jałowe, yy, co oczywiście nie sprzyja w chlorze elitowo-bakteryjnej. No rozumiem, że za czasów Arnolda jedzenie nie było. Takie jałowe, tak? Ja myślę, że w czasie Arnolda, kiedy nie mieli dostępu do hormonu wzrostu insuliny, dieta była jeszcze bardziej restrykcyjna, a więc prowadzona jeszcze bardziej restrykcyjnie z tego powodu, że hormon wzrostu nie, po, nie pozwalał, tak? Wtedy, bo nie było hormonu wzrostu, więc nie pomagał może w ten sposób kontrolować ilość tkanki tłuszczowej. A więc wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, jestem na 100% pewny, że w czasach Arnolda, a więc tej złotej erze, dieta była jeszcze bardziej restrykcyjna i jałowa. Także, Michał, ja nie wiem skąd ty bierzesz te swoje teorie. Na pewno nie od tych trenerów, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, wątpię, żebyś się z nimi dogadał po tym, co widziałem podczas Twojego vloga pobytu w Stanach, bo oglądaliśmy go wspólnie na Twitchu. I druga sprawa, że wątpię, żeby ktoś tobie takie głupoty tam opowiadał. No. Nie brali probiotyków tak, jak powinno się brać, nie takich dedykowanych. Trzeba tutaj wspomnieć, że Michał i Radosław y, y, są powiązani z firmą, która produkuje probiotyki, tak? <noise> to trzeba wspomnieć tutaj już teraz, bo to wiecie, y, nie brali a i dlatego po prostu brzucha. Teraz biorą, świadomość mają, biorą pewnie jeszcze z tej firmy, co Michał reklamuje i Radosław Słodkiewicz. Teraz wiadomo, że możemy porobić Piękno, badania ja, i ja zobaczyć. Nie wiem, jak tyle ja tam za dużo czas też, ja nawet nie wiedziałem, że są takie jest. rzeczy. Ja dopiero które... W tym 2017 roku, jak tam wracają do wtedy wziąłem pierwsze w pierwszy raz Pro, życiu brałem probiotyki, probiotyki i byłem zachwycony. No, zachwycony, probiotyki brał pierwszy raz w życiu i był zachwycony po prostu. No niesamowite. Radosławie, pewnie od tej firmy, którą cały czas na Instagramie reklamujesz razem, wspólnie z Michałem Karmowskim. Tak, widzowie, bie, bie, bierzcie probiotyki i przy okazji jeszcze możecie dowalić do tego kreatynę z rtęcią. Na pewno. Będziecie czuli się lepiej, nie będziecie mieli takich brzuchów. Yy, tak wiecie co, teraz wypadało pokazać, jak te brzuchy wyglądają, bo ktoś powie, Patryk, ty może byś pokazał, jak te brzuchy wyglądają, a nie tutaj siedzisz i pierniczysz trzy po trzy, przecież my dobrze wiemy, znamy twoje filmy na twoim kanale i wiemy, od czego te brzuchy są. Tu Michał Karmowski, a nie Radosław Słodkiewicz nie są w stanie wprowadzić nas w błąd. <noise> ja wiem, że macie teraz do mnie już pretensje, ale spokojnie. Luzujcie galoty, pokażę wam, jak wyglądają takie wydęte brzuchy. Na podstawie może tutaj osób, no bohaterów tego odcinka pokażemy, jak wyglądają. Takie wydęte brzuchy wyglądają w ten sposób. Tutaj jest Michał Karmowski z takim bardzo zaawansowanym palumboizmem, a więc wydęty brzuch od używania hormonów wzrostu insuliny. Możecie zobaczyć, wygląda to tak. Tak, to jest Michał Karmowski. Może chwilkę, żeby ktoś nie pomyślał. Patryk, bo już wiem, co hejterzy myślą. Zatrzymał go w złej sytuacji, w złej pozycji go akurat zatrzymał, jak był na wdechu. No to zobaczmy, niech popuści to powietrze. Może ten brzuch się schowa. Dalej tak wygląda ten brzuch, dalej tak wygląda ten brzuch, dalej cały czas ten brzuch w ten sposób wygląda. Więc widzicie, że odtwarzam i ten brzuch wygląda cały czas dokładnie tak samo. Dopiero jak go napnie, aczkolwiek nawet napięcie tutaj nic nie dało. On cały czas jest wypięty, wydęty. Może to będzie odpowiednie słowo po, na, poza linię klatki pieksiowej. No, i tak to wygląda. Michała Karbowskiego, taki brzuch wydęty, wiem, wiem, przepraszam, jeżeli jedliście, to wiem, że, że to było obrzydliwe, no ale takie są realia, tak wygląda kulturystyka na hormonie wzrostu insuliny, na dużych ilościach hormonów wzrostu insuliny. Oczywiście teraz Radosław Słodkiewicz, tak wygląda ten wydęty brzuch, jeżeli chodzi o stanie z perspektywy bocznej do sceny, to są ostatnie zawody Radosława Słodkiewicza, tak wygląda ten wydęty brzuch, a więc w ten sposób jest on bardzo mocny, Mocno wypchany. Następna sytuacja. O tutaj mamy tak wygląda ten wydęty brzuch. Na pewno ponad grubo, ponad 100 cm w pasie, mimo tego, że tkanki tłuszczowej dużo tutaj nie ma, no to brzuch wygląda właśnie w ten sposób. Może inna pozycja, jeżeli tutaj mamy, żeby ktoś nie pomyślał, że on został złapany na, na, na wydechu czy na wdechu, o w ten sposób to wygląda. Tak? Ja to przyrównywałem wcześniej do, do żaby, więc tak wygląda. Ten brzuch. Tak, to jest Radosław Słodkiewicz. I teraz, może przejdziemy sobie, zobaczymy, co mówią fachowcy na ten temat tego wydętego brzucha. Ale może zanim tych fachowców, to zapoznajmy się z tą idiotyczną teorią Michała Kagmowskiego i Radosława Słodkiewicza. Poczekajcie, ta teoria będzie niesamowita, dlatego musimy się z tym zapoznać. To jest, to, to jest mus. I też robiłem wakum wszystko coś, czego kiedyś, co kiedyś też no robiłem właśnie. delikatnie, ale I, teraz było mi o wiele łatwiej. I to jest, reakcji. słuchajcie, to kludu, którego zmierzam, że właśnie teraz ta świadomość... Chciałbym Ci, Radosławie Słodkiewicz od razu tutaj powiedzieć, że wciągnięcie brzucha nie jest problemem. Problem staje się wtedy, kiedy Ty ten brzuch popuścisz, a więc kiedy mięśnie brzucha zostają popuszczone. Więc same napięcie brzucha, wciągnięcie brzucha nie jest problemem, tylko ja wątpię, że Ty po plaży chodzisz cały czas na wciągniętym brzuchu. Prawdopodobnie popuściłbyś w galoty. No ale kto wie, kto wie, może byś się wypowiedział, czy po plaży chodzisz cały czas wciągniętym brzuchem, bo Michał nie chodzi cały czas wciągniętym brzuchem i ostatnio u niego na vlogu widzieliśmy, że ten brzuch nawet przez koszulkę wystaje ponad linię klatki. Więc no, tu jest właśnie ten największy problem, że nie wciąga się brzucha przez cały, e, cały żywot. Wiedza na temat jelit, na temat właśnie odżywiania jest na dużo wyższym poziomie i to też ma ogromny wpływ. Nie? I, i, i jakby tak. to chciałem. Tylko... Tak, tak, bo w starej szkole jedli ryż, ryż z kurczakiem i teraz, te, teraz też jedzą ryż z kurczakiem. Michał, co ty za głupoty opowiadasz? Mówię wam, że to jest aż przykre. Tak, świadomość jedzenia, no bo teraz jest inne jedzenie. Tak, teraz świadomie jemy ryż z kurczakiem, a wtedy jedli w starej szkole nieświadomie ryż z kurczakiem. Zgadza się, Michał. Wtedy byli nieświadomi, że to jest ryż z kurczakiem. Tylko się do a, tego. Czy, czy jakieś tam nawet też produkty, które są może jakieś takie delikatnie, że tak powiem, nieodpowiednie dla niektórych osób, nie? Oczywiście. Nie, nieraz a, tak. kiedyś po prostu się tak. jadło, bo nie? Czy się na przykład po tych płatkach owsianych wzdymał ten brzuch jak... O! I mamy pierwszą teorię, płatki owsiane. To wiecie a ja, on mnie wyprowadza z błędu, bo ja powiedziałem na samym początku, że moja teoria jest, że to jest od rtęci w kreatynie. A Radosław Sutkiewicz mówi, że to jest od płatków owsianych. Po prostu wydyma wam brzuch od płatków owsianych, czego nie zrozumieliście. Czego nie zrozumieliście? W starej szkole Arnold nie jadł płatków owsianych. Nie wiedzieliście tego? W starej szkole nikt nie jadł płatków owsianych. Jak przychodziłeś do Arnolda i mówiłeś, chcesz płatki owsiane, on po dziś dzień ma, a Arnold ma po dziś dzień uraz do płatków owsianych. Chcesz płatki owsiane? Nie! Płatki owsiane powodują wypchany brzuch. A więc jest to, ja płatki owsiane. U ja nie nie, teraz podków owsianych, bo wiem, że nawet mała ilość płatków wsianych powoduje, że mam że... zdjęcia. Taka, 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 taka malutka ilość ilość tak, powoduje wzdęcia. No, no, ciekawa teoria, no mega I oczywiście trzeba wtedy te probiotyki używać Które ty reklamujesz z Michałem Karmowskim Mega teoria A wam powiem, że to można dorzucić do tego wachlarzu teorii Bo tak, tak jak wam wcześniej powiedziałem Ciśnienie brzuszne, no fajnie, ok, Ale też się kupy nie trzyma Nie zakładanie pasa podczas treningu Ciężkie siady, yy, duża ilość węglowodanów A teraz Radosław wyskakuje nam z płatkami owsianymi mówią, Coś nowego, nie? Zawsze to wiecie, nie powtarzają po innych Natomiast kiedyś wiem, że trener kazał jeść te płatki, i to obaj nie, czy, czy mnie wzdymało, czy nie, no to jadłem. No i wiadomo, że ja też nieraz wodziłem na scenę i jadłem rano przed wyjściem na scenę te płatki owsiane, chociaż wiedziałem, że mnie wzdymasz, no, ale... No ale tu już trenera chyba nie miałeś i te płatki owsiane hmm, chyba nie, nie, nie za bardzo jadłeś już, bo chyba wtedy już taką wiedzę miałeś. A zobacz, jak tu jesteś wzdymany mocno. <noise> na scenie. Także o co chodzi Radziu? Coś Ci nie wychodzi to kłamanie. O co tutaj chodzi? Ja zadaję pytanie Panowie. Lecimy. Wierzyłem w to, że te płatki muszą być, być no tak. że to jest tak. jedyna opcja, nie? Tak, dokładnie. Więc teraz jest większa wracając, wiedza i w ogóle. Nie? Wracając no to... do tak. Olimpii. I do... No, większa wiedza była i w ogóle. nie? Dobrze, że Micho to przerwał, bo. Przerwał po prostu zale śmiechu. Co ich pojechał, klaunów zostawili. Ale dobrze, mordeczki kochane, może przejdziemy do tego, co mówią fachowcy. Zapoznajmy się najpierw z tym, co powiedział Dorian Yates na temat wypchanego brzucha. No i w to oczywiście można od razu wierzyć, to jest człowiek szczery, który wypowiada się na tematy nawet kontuzji, na tematy swojego błędnego treningu, że teraz już by tak nie ćwiczył. Więc no, słuchajmy. And, um, I, my waist started getting a little bloated around 96, 97. Maybe 97. A więc jego brzuch się rozrósł, kiedy używał insuliny. Tak, podał dokładnie, w którym momencie to się stało. Możecie sobie obejrzeć cały ten wywiad. Następna sprawa, Rich Piana. Ja nie wiem, ja bym mógł przedstawiać, wiecie, wiele osób, ale Rich Piana, mój kanał, ja omawiałem ten materiał z Richem Pianą. Lecimy tutaj też z moim tłumaczeniem. Oni znają te informacje. Oni o tym wiedzą. Jeżeli popuścisz swój brzuch, to zobaczysz, że on wyjdzie, no chyba tu tego nie muszę tłumaczyć, że wyjdzie bardzo mocno do przodu. Ponieważ to się bierze od hormonu wzrostu i insuliny. Powtarza to jeszcze raz Rich Piano. Sędziowie powinni zabierać punkty za to, za ten wystający brzuch, bądź całkowicie nie brać pod uwagę tych ludzi, którzy mają taki brzuch. Możecie sobie obejrzeć cały ten materiał u mnie na kanale, jeszcze może chwilkę przesłuchajmy. I wtedy te osoby przestaną brać hormon wzrostu i insulinę, ponieważ to ponieważ to rujnuje tą, tą sylwetkę, ponieważ ten duży brzuch rujnuje tą sylwetkę. Możecie się zapoznać z całym materiałem. Tutaj wiecie, naprawdę mógłbym tych przykładów podawać bardzo wiele. Zresztą u mnie na kanale powstało kilka materiałów na temat tego wypchanego brzucha. Myślę, że nie ma sensu się powtarzać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli widzę gdzieś kłamstwo, no to staram się to kłamstwo jak najszybciej sprostować. Możecie napisać w komentarzach, co wymyślicie na temat wypchanego brzucha. No może. Czy wymyślicie, że ta moja teoria jest prawdziwa, że to jest od. Że to jest od tej rtęci jednak, bo wydaje mi się, że to jest od rtęci. Jestem w 99%, <grywania> w 99 pewny, że to jest od rtęci, która pojawiła się w kreatynie pewnej firmy. Daleko nie szukać. Przy okazji chciałbym też Wam zwrócić, yy, widzowie, uwagę na komentarze tutaj, które znajdują się pod filmami SFD. Jest tutaj obrażana moja żona, jestem też oczywiście obrażany ja. I myślę, że to jak się zapoznacie z tymi komentarzami, obrzydliwi, obrzydliwi, No Wiecie, dlaczego jestem w sposób obrzydliwy, obrażany i moja żona. Z tego powodu, że ja no, mówię prawdę, a powinienem kłamać. Tak samo jak Michał Karmowski, Radosław Słodkiewicz, wtedy bym był bardzo lubianym. A nie jestem lubiany, bo mówię prawdę. Ale dlaczego chciałbym, żebyście się zapoznali z tymi komentarzami, które znajdują się tutaj pod materiałem SFD, które obrażają mnie? Jeszcze raz powtórzę moją żonę. Z tego powodu, że pewnie w przyszłości pozwoli wam to, aczkolwiek nie sądzę, że ktoś jest jeszcze takim szaleńcem. Ale może w przyszłości też pozwoli wam to wybrać odpowiednią firmę suplementacyjną, a może po prostu nie wybierać pewnej firmy suplementacyjnej. Zapraszam do sekcji komentarzy i napiszcie, czy ta moja teoria, jeżeli chodzi o retencję, w kreatynie i wypchane brzuchy, to jest, to może być prawdziwe, może być ta teoria prawdziwa. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Przypineczko oczywiście, ale łapa siedzi. I jeszcze raz chciałbym Was mocno przeprosić za moją nieobecność. Oczywiście zaprosić Was dzisiaj na transmisję live o godzinie chyba 18.00. Zrobimy sobie dzisiaj transmisję live na YouTube. się widzimy. Na razie, cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia.